Wszystkich Państwa w szczególnym dla nas dniu, na balu studniówkowym uczniów Liceum Ogólnokształcącego Wiśnica. Za chwilę oddamy się czarowi wyjątkowego wieczoru. Zanim to jednak nastąpi, oddajemy głos panu dyrektorowi Piotrowi Osipiukowi. Minutą ciszy uczcimy pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dziękuję bardzo. Studniówka, która to już pana studniówka, panie rektorze? To jest ciężko policzyć. Powiem tak, że w tym roku jestem 31 lat po studniówce, po swojej. Także, a w tej szkole to jest 11 studniówka. Kto w tym roku na tej studniówce się bawi? Jakie to są roczniki, jacy to są młodzi ludzie, z jakich kierunków? Bawią się dwie klasy. Klasa trzecia A to jest klasą, część jest policyjna i część akademicka, natomiast klasa trzecia B w całości jest klasą o profilu Straży Granicznej. W sumie 42 uczniów. Sporo gości oficjalnych dopisało. To zaszczyt dla tych młodych ludzi. Tak, oczywiście. W tym roku goście dopisali. I w ogóle trzeba powiedzieć, że osób takich z zewnątrz jest bardzo dużo. Także jak widać, było prawie pełna sala gimnastyczna. Także to cieszy, że jest zainteresowanie naszą szkołą. Dzisiaj zabawa za 100 dni matura. Będzie ciężko w tym roku? Jak co roku jest ciężko. Miejmy nadzieję, że wyniki egzaminu maturalnego nie będą gorsze jak w latach poprzednich, gdzie nasi uczniowie uzyskiwali zdawalność w okolicach 90%. W roku ubiegłym tylko nie zdały dwie osoby egzaminu maturalnego z języka. Także cieszymy się, że zdawalność jest duża, jest wysoka. Będziemy szczęśliwi, jak przekroczy to 90%. Na 100 dni przed egzaminem dojrzałości życzę wam wyśmienitej zabawy na dzisiejszym balu studniówkowym. W życiu piękne są tylko chwile. Właśnie taka chwila przed wami. Życzę, aby ta noc na zawsze zapadła w waszej pamięci. Moi drodzy maturzyści, wspaniałej zabawy. Przeżywamy piękny wieczór, studniówkę. Zbliża się droga młodzieży wasza matura, egzamin dojrzałości. Ale będzie poprzedzony dzisiejszym radosnym spotkaniem. I niech to będzie spotkanie piękne, pełne młodości, radości, pełne entuzjazmu. I na najbliższe też dni życzę wam, tak jak prosił pan dyrektor, wiele Bożej mądrości, wiele Bożego światła. Otwórzcie się na nie. Myślę, że przez te lata nauki mogliście tutaj wzrastać w tym, co piękne i dobre. Dzięki trosce naszych nauczycieli poznawać świat, poznawać człowieka siebie i wzrastać w swoim człowieczeństwie. Szanowne grono pedagogiczne, jak również wy wspaniali uczniowie. Ja bardzo szybciutko i króciutko chciałam wam dzisiaj tylko i wyłącznie życzyć miłej zabawy, ponieważ jeszcze macie 100 dni do tego najważniejszego pierwszego egzaminu. Dlatego na dzień dzisiejszy życzę bardzo dobrej i miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj spotykamy się w takim wyjątkowym dniu, natomiast pewnie jak się do niego przygotowywaliście, pewnie nie zdawaliście sobie sprawy, że będzie on właśnie tak wyglądał.
Tragiczne wydarzenia z niedzieli bardzo zmieniły to ten cały dzisiejszy dzień. Pewnie część z waszych panów mogły wrócić do góry nogami. Natomiast od tej minuty ciszy chcieliśmy zacząć, ale także trochę przypomnieć pana prezydenta Pawła Adamowicza. Tak jak patrzę na rodzinę, która przeżywała dzisiaj tą tragedię, o jednym trzeba wspomnieć, że z każdej nienawiści rodzi się też miłość. Kiedy widzę jego córki, jego żony, życzę wam tego, żebyście w dorosłym życiu też posługiwali się miłością, a nie nienawiścią. Tym optymistycznym akcentem chciałbym powiedzieć, ponieważ wchodzicie w dorosłe życie, ten ostatnia prosta przed wyborem wymarzonej uczelni. Mam nadzieję, że egzamin maturalny pójdzie jak najlepiej, jak najsprawniej, a w październiku rozpoczniecie studia na waszym wymarzonym kierunku. Macie zapewnienie, że będziemy trzymać za was kciuki i wszystkiego najlepszego. Miło szaleć, kiedy czas ku temu. Już Jan Kochanowski pisał o tym, że w życiu również są chwile na szaloną zabawę. I dzisiaj wam właśnie tego życzę, szalonej zabawy do białego rana. Natomiast powiem, że bardzo wam zazdroszczę, bo znajdujecie się w najpiękniejszym momencie życia. Momencie, który zawsze się wspomina. W młodości. I życzę wam również tego, byście tą młodość przedłużyli na studiach.
Thank you.
imieniu rodziców pragnę pięknie podziękować za lata nauki, za cały ten czas poświęcony naszym dzieciom. Pozwolę sobie zacytować tutaj słowa, które są Państwu bardzo znane i są taką niepisaną misją każdej szkoły. Słowa Stanisława Konarskiego. Uczynić ucznia sposobnym, aby jemu było dobrze i z nim było dobrze. My, rodzice, wiemy bardzo dobrze, jaki to wielki trud z Państwa strony. Mijają już 3 lata Państwa pracy z naszymi dziećmi, pracy wychowawców, pracy nauczycieli. To są lata trudu i niejednokrotnie zmagania się z niesfornymi charakterami. Właśnie za ten trud, za ten czas poświęcony pragniemy pięknie podziękować za dobrą radę, za dobre słowo, za opiekę, za pomoc w wychowaniu, przede wszystkim za naukę i kształcenie naszych dzieci. Wierzymy w to, że Państwa praca włożona w kształcenie naszych dzieci przyniesie pozytywne efekty. Mamy nadzieję jako rodzice, że dzisiejszy wieczór, że w dzisiejszy wieczór, tak ważny wieczór na 100 dni przed egzaminem dojrzałości, uświadomicie sobie, że nie jesteście już dziećmi. Nie chodzi tu o to, jak wyglądacie, że wyrośliście, że pięknie dzisiaj stroje, makijaż, garnitur. Bowiem bycie dorosłym to uświadomienie sobie, że jestem gotowa, jestem gotowy do zmierzenia się ze światem, ze swoimi marzeniami. Czas leci. No tak, to już 3 lata. Bardzo szybko to wszystko upłynęło. Czas na piękny dzień, bal studniówkowy i 100 dni do matury. Polonez wypadł znakomicie, podziękowania również, były róże, były kwiaty. Ci młodzi ludzie są świadomi tego, że zostało tylko 100 dni do najważniejszego egzaminu w życiu? No i mam taką nadzieję, tak jak powiedziałam, że myślę, że właśnie tego dnia uświadomią sobie, że są dorośli i że muszą się z tym zmierzyć. Że to jest właśnie ten czas, kiedy muszą zdać sobie sprawę, że dorosłość to odpowiedzialność. W liceum w Wisznicach, to dobra szkoła dla start w życie? Nie jestem z Wisznic, ale wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Gdzie się młodzi ludzie najczęściej wybierają? No, na przykład pan, na przykładzie pańskiego syna już myśli, pani syna już myśli, gdzie, co, jak dalej? No jeszcze nie, to jest jeszcze zdecydowanie, nie ten okres, te 100 dni myślę, że pozwolą na to, żeby to wszystko było przeanalizowane. W liceum w Wisznicach przeżyliśmy piękne chwile i poznaliśmy wspaniałych ludzi. Były też trudne momenty, w których zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i zrozumienie wielu życzliwych osób. W imieniu uczniów klas trzecich pragniemy podziękować panu dyrektorowi Piotrowi Osipiukowi. Dziękujemy panie dyrektorze, że ze zrozumieniem i otwartością odnosił się pan do naszych problemów. Dziękujemy paniom dyrektor Marcie Jaroszewicz i Dorocie Dokudowicz za cierpliwość i cenne rady. Drodzy nauczyciele, choć czasem sprawiamy inne wrażenie, doceniamy trud włożony w naszą edukację. Wiemy, ile potrzeba wysiłku, aby najważniejszy egzamin w życiu otworzył nam drzwi do sukcesu. W szczególności dziękujemy wychowawcom, pani profesor Edycie Alesiejuk i pani profesor Dominice Semczuk. Dziękujemy za wyrozumiałość i za to, że zawsze mogliśmy na was liczyć. Pragniemy podziękować także wszystkim pracownikom liceum, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo i porządek w szkole. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Urszuli Parchowiuk. Bal studniówkowy nie mógłby się odbyć bez poloneza. Przygotowania zajęły wiele tygodni. Dziękujemy pani za poświęcony nam czas. Trudno jest wyrazić wdzięczność słowami. Pomogą nam w tym kwiaty. Studniówka to wydarzenie oczekiwane przez nas z niecierpliwością, wzruszeniem i niepokojem. Pozostanie w naszej pamięci na długie lata, jako jedno z najważniejszych przeżyć z czasów młodości. Etap naszej drogi życiowej nieubłagalnie dobiega końca. Dzisiejszy wieczór przypomina nam, że za 100 dni czeka nas egzamin maturalny. A póki co? Nim ostatni raz w milczeniu gwiazd
Mrok snem uderzy w gąk miesiąca, nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca. Zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść. Dajmy się ponieść rząd z powodzi. Trwaj, chwilo, trwaj. Jesteś taka piękna. Liceum Wisznicach i Studniówka 2019. Jak się czuję? No, niesamowicie. Cudowne przeżycie. Tak, czekałam na tę noc. Trochę stres był, nie powiem, że nie, aczkolwiek naprawdę wszystko się udało. Cudowna atmosfera, wszyscy uśmiechnięci, także myślę, że to będzie naprawdę niezapomniana noc. 100 dni i później studia. No, tak na to wygląda. Będziemy tęsknić ze szkołą? Na pewno będziemy tęsknić ze szkołą, ze nauczycielami, przede wszystkim ze rówieśnikami. No wiadomo, no człowiek się przyzwyczaja, wszyscy jesteśmy już z życi, jednak no to 3 lata, tak? Także... Czego życzyć? Życzyć zdanej matury, no i jakiegoś takiego planu na życie dalej. Tego życzymy. Dzięki. Siostra? Siostra, Siostra dumna, dumna. Za tobą matura już? Studniówka już? Tak, ja już jestem na 4 roku i też właśnie chodziłam do tego liceum i wspominam bardzo dobrze i aż się wzruszyłam, jak patrzyłam na swoją siostrę, bo było tak pięknie i przypomniała mi się moja studniówka, która tak naprawdę była nie tak dawno temu. Młoda dorasta niestety. Tak, to prawda. Pójdzie w ślady siostry? No, zobaczymy, mam nadzieję. Ja też. Jak siostra wstąpiła na studniówkę w liceum w Wisznicach? Super, bardzo, naprawdę wspaniała zabawa i chyba najlepsza impreza, na jakiej byłam. Bawiliśmy się do rana, mieliśmy super humory i wszystko dopisało. Matura się udała, lepiej nie mogłam sobie wymarzyć tego czasu i jest to prawda, że to jest taki najlepszy okres w życiu. W tej chwili... Na razie staram się nie myśleć, na razie staram się żyć dzisiejszym dniem po prostu. Dzisiejszy dzień będzie tak, fajny. Mam nadzieję. Polonez jak wypadł? Wyszedł, bardzo by był udanie. Bardzo udanie. Tak. Partnerka? Tak, Aleksandra. Jak podoba się Polonez? Bardzo ładny. No i co, będzie to niezapomniana noc? Nie wiem, się okaże. 100 dni do matury. Macie to świadomość, że za 100 dni matura? No jeszcze nie. Nie? Jutro się okaże. A jutro się okaże. Jakie plany na przyszłość? No jeszcze nie. Jeszcze nic? Jeszcze nic.